Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Krzyżański, oglądacie moją serię pod tytułem Kultowe polskie płyty. Dzisiaj zaprezentuję Wam album Go The Tänzer pod tytułem Miasteczko Bełz. On ukazał się w 1988 roku i jest to bardzo dobra, ale też bardzo ważna płyta dla kultury żydowskiej i dla kultury polskiej, o czym za chwilę Wam opowiem. Natomiast samej Go The Tänzer nie powinienem przedstawiać, bo wszyscy ją znają. To jest kobieta instytucja. Ona urodziła się 9 sierpnia 1949 roku w Łodzi, w rodzinie żydowskiej. Ale nie będę Wam streszczać jej biografii. Zamiast tego wolę Was odesłać do arcyciekawej książki biograficznej Go The Tänzer – Jidysze Mamy. Ona się ukazała kilka lat temu. Jest naprawdę objętościowo potężna, ale też bogata w mnóstwo informacji. I ona nie tylko opowiada o samej Gołdzie, ale też o środowisku, w którym dorastała. I szczerze mówiąc, najbardziej wzruszające są te fragmenty, w których Gołda oddaje głos swoim przyjaciołom ze szkoły, którzy byli zmuszeni opuścić Polskę w marcu 1968 roku. Możemy dzięki temu poznać te trudne i bolesne historie i też dowiedzieć się, jak polscy Żydzi poradzili sobie z tym i też, co jest niezwykłe, Gołda cały czas utrzymuje z nimi kontakt i spotykają się co roku w Warszawie na organizowanym przez artystkę festiwalu Warszawa Singera. I tu wróćmy do Gołdy. Tak jak powiedziałem, to jest kobieta instytucja, i ona jest najważniejszą ambasadorką kultury żydowskiej w Polsce. Trudno wymienić wszystkie jej zasługi, no bo prowadzenie teatru żydowskiego, tak jak już wspominałem, Festiwal Warszawa Singera, ale też Fundacja Shalom, wszystkie przedsięwzięcia organizowane przez Teatr Żydowski, galerie, no, wystawy, o tym też możemy się dowiedzieć właśnie z tej bogatej książki. Także gorąco Wam polecam. Jednym z ważniejszych artystycznych osiągnięć Gołdy jest właśnie też ta płyta. Ona się ukazała w latach 80. Wtedy Gołda wraz z Teatrem Żydowskim wyjechała na turnę do Stanów Zjednoczonych i tam między innymi wykonywała pieśni żydowskie. Ona, mimo że jest aktorką teatralną, sporadycznie występowała też w filmach, to jednak śpiewanie zawsze jej towarzyszyło i to właśnie śpiewanie pieśni żydowskich. I zawsze zbierała pozytywne recenzje za te swoje występy. I te recenzje pojawiały się również w Stanach i trafiły do Polski. I wówczas Telewizja Polska zaproponowała artystce zrealizowanie takiego widowiska słowno-muzycznego właśnie pod tytułem Miasteczko Bełz. I piosenki z tego widowiska trafiły później na płytę. I to widowisko cieszyło się sporą popularnością, często było powtarzane, płyta również okazała się ogromnym sukcesem, dobrze się sprzedawała i Gołda wspominała, że jeżeli kiedykolwiek czuła się gwiazdą, to właśnie w okresie wydania tej płyty, bo to było naprawdę spore wydarzenie. Niestety nie mam tego programu telewizyjnego Miasteczko Bełz, nie udało mi się go obejrzeć. Z tego co wiem, on miał być kilka lat temu przypomniany przez TVP Kultura, ale nie wiem, czy do tego doszło, nie załapałem się na emisję, także nie pokażę Wam fragmentów tego widowiska, ale pokażę Wam zdjęcia pani Gołdy, zaprezentuję Wam piosenki bezpośrednio z tej płyty i też pokażę Wam kilka występów na żywo. Ich pełne wersje możemy zobaczyć na YouTubie na kanale Fundacji Shalom. Aczkolwiek mogę się nimi posłużyć, ponieważ Gołda zawsze trzymała się tych klasycznych aranżacji, które zostały zarejestrowane na tej płycie. One są po prostu perfekcyjne, niewiele zmieniała w wykonaniach i w wersjach tych piosenek. Także one też Wam doskonale pokażą, czym jest ta muzyka i jak piękna jest to muzyka. I teraz przede mną najtrudniejsze zadanie, czytanie tytułów piosenek, bowiem tytuły występują w języku jidysz i cała płyta została nagrana w języku jidysz i to też jest bardzo ważne, ponieważ była to druga płyta po wojnie z piosenkami w języku jidysz. Wcześniejsza pojawiła się bodajże w 1987 roku i była to składanka Gwiazdy na dachu, swoją drogą też z Gołdą Tänzer w obsadzie. W każdym razie to było spore wydarzenie. I no postaram się, mówię, nie kaleczyć tego języka, bo go nie znam, aczkolwiek Gołda od początku była pewna, że chce nagrać płytę w języku jidysz, że to jest jej taka misja i za taki cel postawiła sobie pokonanie tej bariery językowej i dotarcie do słuchacza za pomocą emocji, za pomocą interpretacji i muszę przyznać, że jej się to udało. Nawet nie wiedząc, o czym są te piosenki, możemy je przeżywać, ale jeżeli ktoś jest ciekaw, to do płyty została dołączona również taka wkładka,
wkładka opracowana przez Ryszarda Marka Grońskiego i w tej wkładce mamy informacje zarówno o wokalistce, jak i o poszczególnych piosenkach, żeby jeszcze lepiej poczuć ich klimat. Aczkolwiek nawet jeżeli się nie będziemy posługiwać wkładką, to i tak możemy wejść w ten świat muzyki żydowskiej i naprawdę doskonale się poczuć. Piosenką, która otwiera ten album, jest Kinderjourn. I pierwsze, co do nas dociera, kiedy zaczynamy słuchać tej płyty, to oczywiście skrzypce. Jest to najbardziej charakterystyczny instrument dla muzyki i kultury żydowskiej. I one tutaj przede wszystkim robią klimat. No ja nie wyobrażam sobie tej muzyki bez skrzypiec. Aczkolwiek mimo wszystko pierwsze skrzypce gra tutaj głos Gołdy. Jest on taki niski, głęboki i artystka nie popisuje się specjalnie swoim głosem, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ona przede wszystkim skupia się na interpretacji. Jest to taka stonowana interpretacja, ale też bardzo klimatyczna i perfekcyjna aktorsko. Widać, że Gołda przeżywa te wszystkie teksty i w ten sposób próbuje nam dostarczyć emocje. I swoją drogą bardzo dobrze jej to wychodzi. Posłuchajcie. Jej dokni pis. Mil noch hat euch geht bakant, hot kind seich und is mir nicht geblieben. Kolejna piosenka, a właściwie pieśń, to Mein Idysze Mame. Jest to bardzo wzruszający utwór. I ten utwór towarzyszył Gołdzie od dzieciństwa. Ona właśnie w tej swojej książce przytacza między innymi historię, jak jej ojciec kupował płyty z piosenkami żydowskimi od przygodnie poznanych ludzi. I to były płyty jeszcze szelakowe, przedwojenne, na 78 obrotów, ponieważ po wojnie ta muzyka już nie była tak znana i nie była nagrywana. Więc to były takie znaleziska, takie skarby i one bardzo często były używane i słuchane właśnie w domu rodzinnym Gołdy. I te piosenki właśnie towarzyszyły jej przez całe późniejsze życie i dzięki temu też ona tak dobrze je czuje. Posłuchajcie. Mein idysze Mame, es gibt nicht besser in der Welt. Mein teure Mame, oi wei wie bitter, wenn sie fehlt. Die Scheichung liegt mit in Heu, wenn er Kolejną ciekawą piosenką jest piosenka numer 3, Rożnikes mit Mandłem, co po polsku oznacza rodzynki z migdałami. Ja osobiście za rodzynkami nie przepadam, aczkolwiek ich aromat to też jest takie pierwsze skojarzenie z kulturą i z kuchnią żydowską. Ale a propos tej piosenki, może taka dygresja. Chcę wam przytoczyć kilka opinii na temat Gołdy Tencer i jej piosenek właśnie z tej książki. Tak jak mówiłem, no, ta płyta okazała się ogromnym sukcesem i Gołda była bardzo ciepło przyjmowana na całym świecie z tymi piosenkami. I na przykład krążyły takie opinie, że czaruje głosem, że jest czarną damą piosenki żydowskiej, ale najciekawsza opinia, jaką usłyszała Gołda od jednego ze swoich słuchaczy, jest taka: Pani Gołdo, gdy pani śpiewa nawet wesołe piosenki, to ja płaczę. I myślę, że coś w tym jest, bardzo dobrze powiedziane. Chociaż wydaje mi się, że to nie tylko zasługa samej Gołdy i jej takiego głębokiego, mocnego wokalu, ale chyba ogólnie muzyka żydowska ma taką swoją specyficzną melodię. Według mnie każda kultura ma swoją specyficzną melodię, specyficzną harmonię. I jeżeli też do piosenek żydowskich dodamy te skrzypce, no to faktycznie nawet najweselsze piosenki gdzieś są podszyte taką nostalgią, tęsknotą. I to jest ten właśnie zaczarowany klimat tych piosenek. No i słuchając tej płyty możemy go poznać. Przejdźmy zatem do piosenki numer 4.
piosenki pod tytułem Zemeru. Jest to tradycyjna melodia żydowska. I muszę przyznać, że akurat z tej płyty najbardziej mi się podobają te melodie tradycyjne. I tutaj też pada taki charakterystyczny śpiew, który być może kojarzycie z muzyką żydowską. Bim, bom, biri, biri, bom. To też było wykorzystane między innymi w musicalu Skrzypek na dachu. Kolejnym ważnym dziele, które rozsławiło kulturę żydowską i to tak wpada w ucho, to jest takie sympatyczne, takie nośne, że naprawdę bardzo przyjemnie się tego słucha. I też podobny śpiew jest w piosence numer 5, Rebensnissen. Przepraszam, ja nie umiem tego inaczej przeczytać. Aczkolwiek tutaj też mamy ten charakterystyczny śpiew i taką fajną, pogodną melodię. Tutaj akurat piosenka żydowska faktycznie jest pogodna. Stronę B otwiera bardzo nastrojowa pieśń pod tytułem Dudełę. I tak jak już wspominałem, jeżeli nie znamy języka jidysz, to mimo wszystko możemy jakoś wejść w ten klimat i dzięki Gołdzie poznać ten świat. Ale skoro już mamy wkładkę, to przeczytam wam, co o tej w piosence pisze Ryszard Marek Groński. Dudełę, w dźwięku tego słowa czujne ucho wyłowi nazwę instrumentu muzycznego. Nie o to jednak chodzi w piosence, refleksyjnej, filozoficznej, traktującej o wszechobecności stwórcy, z którym dobrze byłoby porozmawiać. No a jeśli nie porozmawiać, to bodaj przypomnieć mu o swoim istnieniu, tu na ziemi. Także widzicie, jest to bardzo metafizyczna piosenka i faktycznie czuć to z tego wykonania. I jest to naprawdę magiczny utwór, dlatego polecam wam go gorąco. Jeden z moich ulubionych z tej płyty. Największą ciekawostką na tej płycie jest Rebeka. Na pewno kojarzycie ten utwór w wykonaniu Ewy Demarczyk. Jest to tak naprawdę przedwojenne tango z lat 30. I to jest niesamowite, że w każdym wykonaniu ta piosenka brzmi inaczej, ale tu nie chodzi o to, żeby wybrać najlepsze wykonanie. Po prostu każde jest inne i każde zachwyca na swój sposób. Z tym, że Ewa Demarczyk była bardzo demoniczna. I ona wykonywała to mniej więcej tak. Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce mi w ukryciu cicho szepnęło, to jest on! A tymczasem Gołda śpiewa to bardziej do wewnątrz. Ewa Demarczyk na zewnątrz, a Gołda to przeżywa w środku. I to jest zupełnie inna opowieść dzięki temu. I tak jak mówię, warto poznać różne wersje tej piosenki, a mimo wszystko historia tej dziewczyny, która poznaje, biednej dziewczyny, która poznaje bogatego mężczyznę i marzy o tym, żeby wyjść za niego za mąż, no jest naprawdę chwytająca za serce. Dlatego w tej wersji również warto ten utwór poznać. Schat mein Sebein, da sei nur dir. Noch ich bin der Furem und die bist reif mit äußeres Unaschir. Album zamyka piękna ballada pod tytułem Mainstädtische Beus, czyli tytułowe Miasteczko Beus. Akurat tę piosenkę możecie kojarzyć z polskiej wersji. Tekst po polsku napisała Agnieszka Osiecka i wykonywała go m.in. Magda Umer, Sława Przybylska albo Danuta Stankiewicz. Ale tutaj mamy okazję dowiedzieć się, jak ta piosenka powinna brzmieć w oryginale w jidysz. Mein Leid, das Leid, das Leid, das Leid, das Leid.
Jest to utwór, który już wszedł do kanonu i też jest ciekawym przykładem tego, jak kultura polska i kultura żydowska się wzajemnie inspirowały, jak one żyły w symbiozie, jak jedna nie mogła się obejść bez drugiej. I tak naprawdę my wiele zawdzięczamy kulturze żydowskiej. I tu kolejna dygresja z mojej strony. Musicie koniecznie pojechać do Warszawy i zwiedzić Muzeum POLIN, Muzeum Żydów w Polsce. I tam dowiecie się, jak wiele czerpiemy z kultury żydowskiej. I według mnie jest to jedno z najlepszych muzeów w Polsce, dlatego warto je odwiedzić. Dobrze. Przeszliśmy przez wybrane piosenki z tej płyty. Według mnie ta płyta może zapoczątkować naprawdę piękną przygodę z kulturą żydowską. Tak akurat było w moim przypadku. I ta płyta może być takim pierwszym kontaktem właśnie z tą muzyką. I Gołda zdawała sobie z tego sprawę. Ona wiedziała, że nagrywając ten album, ona musi zacząć od utworów, które albo już są kojarzone, tak jak Rebeka i Miasteczko Bełz, albo od takich totalnych klasyków i muzyki ludowej, ponieważ no, miała świadomość, że to jest pierwsze zetknięcie dla wielu Polaków z muzyką żydowską i musiała zacząć od podstaw. To jest taki elementarz muzyki żydowskiej i dlatego warto go poznać i być może wam również się spodoba i będziecie chcieli sięgnąć po więcej. Jeżeli tak, to tak jak mówiłem, koniecznie odwiedźcie POLIN. Możecie też odwiedzić Teatr Żydowski w Warszawie. No, jest mnóstwo miejsc w Polsce, w których jeszcze można odnaleźć ślady kultury żydowskiej i bardzo dobrze, że jest taka osoba jak Gołda Tencer, która dba i pilnuje tego skarbu. To znaczy pilnuje, a jednocześnie go udostępnia innym. I właśnie tak można potraktować tę płytę, jako taki skarb tej kultury. Także polecam wam ją gorąco. Jest łatwo dostępna, chociaż niestety tylko w wersji winylowej. Co prawda pojawił się kompakt wydany przez fundację, ale to było dawno temu, no jest trudno dostępny. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś ta płyta doczeka się takiej porządnej reedycji. I co jeszcze mogę powiedzieć na zakończenie? Jest to niestety jedyna płyta Gołdy. No, ona jest bardzo zajętą artystką, no, teraz jest też dyrektorką Teatru Żydowskiego, angażuje się w wiele projektów i sama wspominała, że nieraz przeszło jej przez myśl, żeby nagrać jeszcze kolejne krążki, ale zawsze jakoś ten pomysł był odkładany i no cóż, być może jeszcze się doczekamy, jeżeli nie reedycji, to może kolejnych piosenek, trzymajmy kciuki. A tymczasem słuchajmy tej płyty, bo to już jest naprawdę klasyk. Polecam wam ją, polecam wam również swój kanał, niebawem kolejne odcinki, także zapraszam was serdecznie i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się, cześć!